Sir. Well, very briefly, I'd just like to point out that I'm here this morning speaking to your Chief of Defence about how... Bardzo króciutko powiem tylko, że spotykam się dzisiaj z szefem sztabu generalnego, aby porozmawiać na temat reakcji NATO na zmieniające się środowisko bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Muszę potwierdzić, że konsensus jest solidny i ustała. Na pewno musimy wprowadzić pewne zmiany dostosowujące do nowej sytuacji bezpieczeństwa. Zmieniamy mechanizmy, zmieniamy poziom gotowości, ale wszystko zostanie w tej drodze. Dziękuję. Dziękujemy za przybycie pana generała. Jest nam przyjemnie gościć jednego z najwyższych rangą dowódców w Europie. Myślę, że ta wizyta jest kolejną wizytą i kolejną okazją do tego, aby przedyskutować sprawy bezpieczeństwa w Europie, przedyskutować kwestie tego, czego oczekujemy od NATO, i muszę zapewnić, że nie mamy co do tego wątpliwości, że NATO jest organizacją, która mówi jednym mocnym, silnym głosem. Well, I think it's important to register that there is already significant NATO infrastructure in Poland. Clearly, there may be adjustments in the light of changed security environment, but we expect the strong commitment. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, aby odnotować, że w Polsce już znajduje się dosyć duża infrastruktura NATO. Oczywiście w obliczu zmieniającej się sytuacji mogą pojawić się pewne korekty, pewne dostosowania. Na razie jest zbyt wcześnie, żeby o nich mówić. Dopiero rozpoczęliśmy tę rozmowę, ale oczekujemy, że silne zaangażowanie Polski na rzecz infrastruktury NATO, która tu się znajduje, czyli baterii głównej, szkoleń, ćwiczeń NATO, które odbędą się zapewne niedługo, będzie kontynuowane. Well, a general comment on Ukraine. Clearly this is an issue for a diplomatic resolution. We take the implications of the changed security environment in how we look at collective defence of NATO itself. Ogólny komentarz na temat Ukrainy. To jest kwestia, która wymaga rozwiązania dyplomatycznego. Na pewno są pewne implikacje dla obrony, wspólnej obrony NATO, ale jeżeli chodzi o obserwatorów OBWE, to bardzo ważne jest to, abyśmy we wszelkie sposoby wspierali przejrzystość, a ci obserwatorzy byli jednym ze sposobów zapewnienia takiej jak największej przejrzystości. Teraz powinniśmy nawoływać, aby wszystkie strony przyczyniały się do podkreślania, jak ważna jest przejrzystość transparencji. My to postrzegamy jako ćwiczenia. Tak jak mówiłem wcześniej, w poprzednim komentarzu, bardzo pomocna jest przejrzystość w takiej sytuacji, aby uniknąć wszelkich nieporozumień, ale NATO również będzie prowadziło ćwiczenie, tak jak i inne narody. I don't think we're in a new Cold War situation, but as we've said, the security environment in Eastern Europe has changed significantly, and it's appropriate that NATO military structures Nie sądzę, żeby chodziło o nową sytuację podobną do zimnej wojny, ale na pewno, jak podkreślałam już wcześniej, sytuacja bezpieczeństwa w Europie Wschodniej zmieniła się. Musimy przyjrzeć się strukturom wojskowym NATO i zapewnić, że będą one dostosowane do tej nowej sytuacji. Ale tak jak było w przeszłości, NATO zawsze jest gotowe do właściwej reakcji na potencjalne zagrożenia wojskowe, czy to konwencjonalne, czy niekonwencjonalne. Jest to zdecydowanie sprawa niepokojąca nas, ale wymaga rozwiązania dyplomatycznego. Obserwujemy podwyższenie obecności sił NATO w Europie Wschodniej. Nasza misja kontroli, bałtycka misja kontroli powietrznej została zintensyfikowana. Jest ona obecna w tej chwili w basenie Morza Bałtyckiego i w wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Oczekujemy dalszej kontynuacji takich działań. Jeżeli chodzi o wcześniej zaplanowane ćwiczenia lądowe w ramach sojuszu, to niektóre miały się odbyć pod egidą dwóch państw. W tej chwili NATO przejmuje patronat nad tymi ćwiczeniami w niektórych przypadkach, ale jeszcze raz chciałbym podkreślić, że bardzo solidnie jako sojusz podkreślamy, że nie chcemy powodować żadnego zagrożenia, ponieważ jesteśmy organizacją przede wszystkim obronną i nasza reakcja musi być współmierna do sytuacji. Tak, wszystko co się dzieje, wszelkie przemieszczenia sił NATO są zgodne z podpisaną umową i nie zamierzamy jej zmieniać.
and for the huge commitment and for the sacrifice of Polish servicemen and women in support of a very, very important mission for the security of NATO. In respect to dziękuję za poświęcenie polskich żołnierzy. To jest bardzo ważna misja dla NATO. Nie ma mowy teraz o żadnym przesunięciu w budżecie. Oczywiście NATO zachęca, by 2% PKB poświęcać na budżet obronny, ale to są decyzje czysto polityczne. Retoryka jest bardzo prosta. Jeżeli dzisiaj mamy kryzys na Ukrainie, to słaby partner, słaby człowiek używa argumentu siły. Ja jestem głęboko przekonany, że NATO, że nasza organizacja jest na tyle silna, żeby używać nie argumentu siły, ale siły argumentu. Jesteśmy na takim etapie współpracy, gdzie nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że NATO jest organizacją, która może sobie poradzić w każdej tego typu sytuacji. Ale NATO jest zbyt mocne, żeby eskalować sytuację, żeby odpowiadać na kwestie bezpieczeństwa w Europie wtedy, kiedy nie jest wymagane działanie wojskowe siłą militarną, a więc argumentem siły. Więc jestem głęboko przekonany, że w tym obliczu tego kryzysu jesteśmy skłonni, zdolni i ze wszech miar potwierdzam to, że jest i mówimy i będziemy mówić tym samym silnym głosem. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, to jak żeśmy wcześniej wspominali, tutaj nie ma kompromisu żadnego na temat przekroczenia tejże linii, o której mówiliśmy, linii Polski jako partnera NATO, jako partnera Unii Europejskiej, w to nie wchodzi w rachubę, tak jak zresztą wielokrotnie czynniki polityczne to podkreślały. Więc jestem zadowolony, że dzisiaj możemy o tym rozmawiać i że pan generał dodał pewności co do tego. Zresztą nie miałem nigdy wątpliwości, że możemy i będziemy mówić silnym, mocnym głosem wśród naszych sojuszników. It is the NATO view that this is a proportionate response to the situation that we find ourselves in. As I say, it's very important that NATO, whilst reiterating... Ja myślę, że w tej sytuacji reakcja na to jest współmierna do tego, co jest wymagane. Bardzo ważne jest to, żeby podkreślić jeszcze raz, że NATO jest przede wszystkim organizacją ogromną i nie chcemy wysyłać żadnych sygnałów, które mogły być źle zinterpretowane. Jeżeli można tutaj dodać w tym kontekście, trzeba pamiętać o tym, że raz jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy z panem generałem o korzeniach NATO, o tym, co to znaczy dla krajów Europy Środkowej, Wschodniej, artykuł 5. I jesteśmy w stanie przesłać jasną i wyraźną informację, message taką do wszystkich, że NATO jest paktem obronnym, NATO w tej chwili ćwiczy i prowadzi ćwiczenia na terytorium proporcjonalne do tego, co jest na tym etapie wymagane. I tutaj nie chodzi o kwestię dwóch, trzech dywizji, ale chodzi o obecność, chodzi o wspólny głos i o wspólny trening na jak najniższym szczeblu. Przypominam, że ćwiczeń na szczeblu dywizji, korpusów w NATO jest dosyć. Dzisiaj przechodzimy na ten szczebel niższy, potwierdzając raz jeszcze gotowość do zajęcia wspólnego stanowiska w zakresie bezpieczeństwa w Europie i bezpieczeństwa w tej części świata. Well, the first part of your question about the readiness of Polish forces, clearly we're very satisfied. The Polish forces continue to demonstrate very clear. Jeżeli chodzi o pierwszą część pana pytania, to dotyczącą gotowości Wojska Polskiego, to jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to wygląda, z gotowości dotyczącej zdolności operacyjnych i zaangażowania. Polskie wojsko jest obecne w Afganistanie, w Kosowie i w Bośni. I na pewno w kontekście sojuszu NATO to jest odpowiednie działanie i mamy nadzieję na dalszą współpracę w tym względzie. Całe NATO zresztą będzie pracowało, żeby zdolności obronne były jeszcze wyższe. Well, every nation within NATO is transforming to some degree. This is the normal situation for military forces. We're constantly on the move, constantly shifting. Każde państwo w ramach NATO dokonuje transformacji do pewnego stopnia swoich sił. Jest to sytuacja normalna, a cały czas sytuacja jest dynamiczna. Wszystko się zmienia i musimy dostosować się do sytuacji, więc mówię ogólnie, zbiorowo o całym sojuszu, a nie o żadnym konkretnym państwie. Myślę, że w tej chwili sojusz jest bardziej kolektywny niż wcześniej. Absolutely. Na pewno tak.
Thank you very much, ladies and gentlemen. That concludes our engagement. Thanks for joining us today. Thank you for your hospitality. Thank you very much. It was my pleasure. Thank you very much.